No, gdzie nasza gwiazda? Cześć! Co? Co, co? Zadzwoniłaś do radia. Nieprawda. Tak, Audrey? Daj mi spokój, to nie jest koniec świata. Ja bym oszalała, gdyby moje myśli o nieodwzajemnionej miłości krążyły gdzieś w stratosferze. Tak? No widzisz, a mnie to pomogło. Oczywiście, że ci pomogło. Taki jest jego zawód. Im lepiej ty się poczujesz, tym więcej on zarabia. Taki biznes. Przydałoby ci jakieś świąteczne bzykanko. Okej. Sylwester, babski wieczór, nowe ciuchy, zajebista impreza i szukamy ci super faceta. Larwa, nic nie rozumiesz. Ja nie poznam fajnego faceta na imprezie. Ale ja poznałam mnóstwo fajnych facetów na imprezach. Ty tak, ale nie ja. No tam jest tak ciemno, że nawet nie widzisz, z kim rozmawiasz. Jest tak głośno, że nic nie słyszysz, więc upijasz się. Poznajesz kogoś, lądujesz z nim u siebie w łóżku, macie fatalny seks, a następnego dnia wasze zdjęcia znajdujesz na Facebooku, jak się całowaliście w kiblu. Powodzenia na nocnej zmianie. Dziękuję, Małgorzato. Naprawdę, nie trzeba było... A to dlatego nie lubisz Rafała. Larwa, ty naprawdę nic nie rozumiesz. Ja chcę, żeby mnie to coś trafiło. Chcę poczuć coś prawdziwego, coś świeżego i totalnie romantycznego. Co jest? Jezus Maria! Nic się pani nie stało? Przepraszam bardzo, ja celowałem w... Co, w dziką kaczkę? Nie, no tam. Tam, ale Śnieżka trafiła jakimś cudem tu. Ja nigdy dobrze nie rzucałem, nawet jak próbowałem rzucić dziewczynę, też mi nie wyszło. Słuchaj, może odwiozę cię na pogotowie, co? Albo na straż pożarną, albo do domu, bo na policję to wolałbym raczej nie. A co, szukają cię za inne napaści, czy to twój pierwszy raz? Słuchaj... Nic nie widzę, oślepłam. Nie, poczekaj, nie wierz tak. No i co? Jakoś tam lepiej, co? Lepiej już? Trochę lepiej? Lepiej. Na pewno? Lepiej. Larwa, musimy już iść. No ale skąd ten pośpiech? Wesoły świąt, do widzenia. No tak, ja właściwie też już muszę... Wesołych świąt! No ale niebo się otwiera, biorą w ciebie wali, a ty uciekasz. Wesołych świąt.